znalazłeś tego screena? Tak, jak i Marcin wypierdoli, to mój łeb znajdzie się w którymś tam rzędzie. To o to chodziło. Jak ja cię wypierdolę, to twój łeb będzie w drugim rzędzie, tak? W którymś tam rzędzie, w którymś tam rzędzie. No może tak napisałem faktycznie. Masz teraz... Hej, ale mam pytanie. Po co wysyłasz na mnie tą swoją dzikę, tego łysego k***a? Nie będę go promował tutaj, więc możesz sam powiedzieć, jak się nazywa. Żeby cię bronił. To nie wiem, o kim mówisz. Syna Najmana. To nie wiem, o kim mówisz. To nie, ale to a twoje widziałem zdjęcie w internecie. Knock has faked. Słuchaj, ale już zaczepiłeś Normana, wiesz, Marcin, tak? Słuchaj. Za 6 tygodni na Narodowym, wiesz, poczekaj na mnie, jeszcze później Norman i tak dalej, ustawiasz kolejkę, a to się może będzie skończyć. Twój łysy przydupas, który kurwa się pruje do mnie, a potem się mówi, nie, za 2 miesiące, bo ja jestem kontuzjowany jeszcze, kurwa. No to wychodzisz przed szereg, kurwa, nędzy. Znaczy, po co go prosić, żeby ci pomógł? Chodźcie, panowie face to face. Zróbmy wam face to face. Jak głowy mają latać po rzędach, no to sprawdźmy to. Ale to sportowi. Wiesz, on kurwa... Nie pisz rękę. Trafiłem. Nie. Stringi ci prześwitują przez spodnie. Stringi ci prześwitują przez spodnie. Nie mam majtki. Podejdźcie bliżej. Weź mu kurwa rękę. Panowie, i do publiczności. Marcin Wrzosek, Filip Bątkowski, Formuła MMA, boks, małe rękawice. Wielkie brawa. Dobra, panowie. I wracajcie. To była druga część konferencji przed Fame.